Skra Częstochowa to nie tylko coraz lepiej spisująca się drużyna w drugiej lidze, coraz prężniej rozwijająca się akademia, ale już niedługo to także silny ośrodek piłki nożnej kobiecej. I o tym właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać z Bartkiem Błachem, menadżerem Skry Częstochowa. Wiele dobrego ma się tutaj na Skrze zadziać odnośnie właśnie piłki nożnej kobiet, ale już o wszystkie szczegóły zapytam Ciebie. Witam. Tak, to prawda. Chcemy faktycznie stworzyć prężny, dobry ośrodek dla kobiet, żeby mogły uprawiać ten sport w dobrych, fajnych warunkach. Zdradźmy coś więcej, bo obecnie mamy różne gola w pierwszej lidze, mamy dziewczynę ze Stradomia w trzeciej. Teraz to wszystko ma już się nazywać Skraczę Stochowa woman tak roboczo sobie dodałem. Ladies, może bardziej Skra Ladies roboczo. Faktycznie w porozumieniu z tymi dwoma klubami podjęliśmy taką decyzję, że tu właśnie przyskrzy stochowa. Chcemy stworzyć dobre, godziwe warunki do tego, żeby dziewczyny mogły się rozwijać. Opieramy to Szkołę Mistrzostwa Sportowego Nobilito. Chcemy nawiązać współpracę z uczelnią. Chcemy stworzyć taki ośrodek, w którym częstowskie piłkarki będą mogły się rozwijać od małych dziewczynek po dorosłe kobiety, żeby Miały przede wszystkim radość z gry. Martek, skąd pomysł, właśnie na piłkę nożną kobiet? W Polsce dyscyplina gdzieś tam cały czas raczkującą, jeszcze mało popularną, ale rozumiem, że Wy w takiej dalekiej wizji widzicie potencjał w tej dyscyplinie i w tym, że ona niedługo może być w naszym kraju zdecydowanie bardziej popularna. Przyszli do nas rodzice częstowskich piłkarek i opowiedzieli nam jak to teraz wygląda, jak to wygląda w innych klubach, czy jak to wygląda za granicę. Rozmawialiśmy z Martą Miką, która grała i w Bundeslidze zdobywała tytuły mistrzostwa Polski. No i doszliśmy do wniosku, że może chodzić, miałoby to może zabrzmieć feministycznie, to ja powiem, że naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której kobiety będą miały godziwe, równe warunki, bo chcemy traktować piłkarki naprawdę z szacunkiem. Jak daleko sięgają te plany? No, na tą chwilę mamy zaplanowane, że w ciągu pięciu lat powalczymy o tytuł e, mistrza Polski. Dość ambitne cele, ale Skra znana jest z tego, że stawia sobie e, te cele dość e, właśnie takie ambitne i stopniowo sukcesywnie je realizuje. Tak samo będzie z piłką nożną kobiet tutaj przy Loretańskiej? Nie wiemy jak będzie. To w dużej mierze zależy od tego e, ilu pasjonatów Uda nam się pozyskać, którzy będą chcieli nam pomóc to zrobić, bo sami nie damy rady. Ale z dziewczynami, które teraz chyba mogę, serdecznie zaprosić 12 grudnia na godzinę 18 do siedziby klubu. Na pierwsze takie spotkanie informacyjne zapraszamy wszystkie dziewczyny i kobiety powyżej, urodzone w 2005 roku i starsze, z rodzicami lub bez, wiadomo, te starsze panie, żebyśmy. Mogli dokładnie przedstawić, jaki mamy ten plan, jak chcemy zbudować tą strukturę organizacyjną, trenerską. Dlaczego mówiąc o tym, że w ciągu pięciu lat z tym powalczyć o mistrzostwa, to nie jest to wystane z palca, bo mamy naprawdę rozpisany dokładny kierunek i wynika to po prostu z planu, który chcemy zrealizować, ale musimy to realizować właśnie w porozumieniu z tymi dziewczynami, które miałyby u nas zagrać, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Co, coś jeszcze pytałeś? Jeszcze na koniec e, chciałem Cię właśnie zapytać o tą stronę trenerską, szkoleniową. I tutaj e, zapleczę do trenowania. Nie będzie kłótni o nie będzie tych grup za dużo? zawsze brakuje nam boisk. Natomiast nie, jesteśmy patrzyliśmy sobie w harmonogramy naszych boisk, z których korzystamy w Częstochowie i ustaliliśmy, że znajdujemy miejsce, znajdujemy czas i na pewno nie będzie tutaj żadnego problemu. Koordynatorzy piłki kobiecej i piłki męskiej na pewno się ze sobą dogadają tak, żeby tej walki nie było. Skra Stochowa rewelacyjnie spisała się w męskiej drugiej lidze podczas już kończącej się rundy jesiennej. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy donosić też o sukcesach dziewczyn spod znaku Skry Częstochowa, które mamy nadzieję, niedługo będą sięgać po medale mistrzostw Polski. Bartek, dzięki wielkie. Dziękujemy.